ale mama najmniejsze wspomnienia zawsze miała ze Strzecha Kazimierskiego, bo tam wcześniej jeździła sama. Mama była piątym najmłodszym dzieckiem. Przyjechała do Gdyni w 1952 roku, tuż po skończeniu studiów, z nakazem pracy. Dostała nakaz pracy, wybrała sobie pracę naukową w Morskim Instytucie Rybackim na 3 lata, ale została na 25. Później się czasy zmieniły. Była naukowcem, zrobiła doktorat w 1968 roku, habilitację w 1981. Za to dostała nagrodę ministerialną za habilitację. I właściwie całe życie było pochłonięte pracą.